Koledzy, witam serdecznie. Otwieram obrady 28. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Witam serdecznie na naszych obradach zdalnych pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Dzień dobry państwu. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Kleischmidt. Jest z nami pan dyrektor ZAO, pan Dariusz Kalinowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią Justynę. Witam was, koleżanki i koledzy. Żeby sesja mogła się odbyć, musimy stwierdzić kworum. Dlatego pozwolicie, że proszę o zgłaszanie swojej obecności. Pani Marzena Dzierżyńska. Pani Marzena Dzierżyńska. Pan Mirosław Gajek. Witam wszystkich serdecznie, jestem obecny. Pani Wioletta Konieczna. Dobra, jestem. Pan Jerzy Landowski. Pan Jurek. Pana Pawła nie mam. Pan Roman Margielewski. Jestem, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Pan Krzysztof Parszyński. Janusz Krzysztof Parszyński, kłaniam się, dzień dobry. Dziękuję bardzo, tak, panie Januszu. Pani Marysia Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Mikrofon ma wyłączony. Mikrofon ma Andrzej wyłączony. To na końcu się zapytam. Pan Przemysław Szelercki. Jestem, dzień dobry. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja też jestem. Pan Piotr Wodyk. Obecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. Pani Agnieszka Zelik. Dzień dobry, jestem. Wracam ponownie do pana Andrzeja Ryłyka. Dzień dobry, jestem, tak, włączyłem już. I pani Marzena chyba też tak dobrze nie słyszałem, ale jest, tak? Tak, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady 28 sesji i podejmować uchwały. Otrzymaliście, szanowne koleżanki i koledzy, proponowany porządek obrad. Nie widzę żadnych uwag, a więc będziemy pracować zgodnie z przyjętym i otrzymanym przez was porządkiem obrad. Również nie miałem żadnych informacji dotyczących poprzedniej sesji, dlatego też ten protokół przyjmujemy bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza Lipskiego o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 września, czyli niecały miesiąc. Tematem numer jeden w Polsce, ale również w gminie, to jest sytuacja związana z epidemią, z koronawirusem. I tutaj dla państwa nie mam dobrych informacji. To, co płynie w mediach, ale również to, co się dzieje na terenie naszej gminy, jest sytuacją niepokojącą. Mamy coraz więcej zakażeń koronawirusem. Coraz więcej osób przebywa na kwarantannie, a ognisko zakażenia występuje w DPS-ie Cetuń. Ta transmisja dla nas wszystkich jest bardzo niepokojąca, chociaż tutaj pracownicy i dyrekcja robi wszystko, aby wspólnie z medykami, aby to w jakiś sposób ograniczyć. W dniu wczorajszym doszły nowe zakażenia, ale również przedwczorajszym doszły również 65 osób, które przeszły na kwarantannę. Jeżeli sobie z tym tematem nie poradzimy, to myślę, że będzie bardzo, bardzo źle. W związku z tym od nas wszystkich zależy, jak to wszystko będzie przebiegało i czy sytuacja na terenie naszej gminy się uspokoi. W gminie mieliśmy około 30 osób zakażonych, a po wyjściu z kwarantanny mieliśmy taki okres, że cała szkoła podstawowa w Bukowie była na kwarantannie, to mieliśmy prawie 300 osób, które były objęte kwarantanną w tamtym tygodniu na terenie gminy Polanów. Dzisiaj jest to troszeczkę mniej, bo cała szkoła zeszła, ale również nie bardzo możemy się czymś podeprzeć, dlatego że pan EPID jest tak obciążony
z tymi wszystkimi badaniami i całą papierologią, że no te informacje w bardzo spóźnionym tempie spływają do gminy Polanów. Dlatego właściwie bazujemy na informacjach, które w innych instytucjach tutaj zdobędziemy. Dlatego, szanowni państwo, tak ważne jest, bo to od nas zależy, czy ta epidemia będzie się w dalszym ciągu rozwijać, czy nie. I w tych tygodniowych komunikatach staram się zawsze ją przedstawić na tyle, ile mamy wiedzy, ale również przekazać informacje, co należałoby robić. Ja niczego mądrego nie wymyślam, a tylko słucham autorytetów medycznych, wirusologów, którzy mówią, że odstęp, maseczka i dystans powinny uchronić nas w maksymalnym stanie, jeżeli tych rzeczy będziemy przestrzegać. Dlatego dbajmy o siebie, o swoich bliskich, pomagajmy tym, którzy mieszkają u nas, a są albo zakażeni, albo przebywają w kwarantannie w postaci zakupów. Dlatego nasze instytucje gminne, mówimy tu o MOPS-ie, również są do tego, aby naszym mieszkańcom pomagać. Tak jak w miesiącu marcu pojawił się komunikat, że seniorzy, którzy nie mają bliskich, znajomych, mogą zawsze liczyć na to, żeby im pomóc. I tu pracownicy MOPS-u udostępnili numery telefonu, pod których można prosić o to, aby dokonywać zakupów. Ta informacja jest na Facebooku, jest na naszej stronie internetowej i bardzo proszę, jeżeli wy wiecie, tutaj radni i sołtysi, że coś takiego jest, to bardzo proszę również o takiej sytuacji nam zgłaszać. Proszę Wysokiej Rady, to co się dzieje z pandemią COVID, to również ma swoje odzwierciedlenie w naszych działaniach. Między innymi podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań, imprez sportowych, tak aby chronić państwa. Między innymi od paru lat organizujemy Bieg Niepodległości. Dzisiaj w tym roku chcemy go zorganizować w innej formie i taka informacja ukazała się i zachęcam do tego, żeby właśnie w tej formie, która jest bardzo bezpieczna dla nas wszystkich, uczestniczyć i pokazać, że jesteśmy Polakami, że identyfikujemy się z naszą flagą biało-czerwoną, z naszą ojczyzną. Również uroczystości z okazji 30-lecia samorządu i posadzenia alei drzewek z imionami dzieci, które urodziły się w 2020 roku, zostaną przeniesione na wiosnę 2021 roku. I to wynika to tylko ze względów bezpieczeństwa państwa, mieszkańców, żeby tych kontaktów było jak najmniej. Pełna informacja o tych wszystkich będzie na stronie samorządowej i na Facebooku. Również zostały zawieszone wszystkie zajęcia w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu. Mecze piłkarskie odbywają się bez udziału kibiców. Szkoły, to państwo wiecie, decyzja rządowa, że klasy 1-3, 0-3 uczą się stacjonarnie, starsi przechodzą na system hybrydowy, czyli nauka zdalna i być może, kiedy sytuacja się poprawi, wrócą do szkół. Klasy licealne uczą się już w systemie zdalnym, tak aby również nie spotykać się i żeby ta transmisja tego wirusa była jak najmniejsza. Wszystko, szanowni państwo, to robimy z myślą o tym, żeby przerwać ten łańcuch zakażeń i żeby nikt z nas nie był tym wektorem, czyli osobą, która rozsiewa i roznosi tutaj wirusa. Ale są również informacje dobre. Ja tu jestem pełen nadziei i przekonamy, że już w najbliższym czasie ta sytuacja powinna się poprawić, kiedy te obostrzenia będziemy wszyscy przestrzegać. Chcę również państwa poinformować, że
realizujemy inwestycje na basenie polanowskim, projekt unijny. Wykonawca już rozpoczął pewne działania, w tej chwili przygotowuje materiał w swojej bazie i tak myślę, że tutaj bez żadnych przeszkód do końca tego roku 2020 ta inwestycja zostanie zrealizowana. Również Państwo zauważyliście, że przed urzędem trwają prace związane z budową parkingu. To wszystko w ramach projektu ścieżki rowerowej, która ma być, wykonawca rozpoczął. Termin zakończenia tych prac jest planowany w roku 2021. I myślę, że tu nie powinno również być żadnych przeszkód w realizacji tego przedsięwzięcia. Również, proszę Państwa, ten koronawirus sprawił, że niektórzy wykonawcy, projektanci mocno nie wywiązali się ze swoich prac związanych na przykład z adaptacją świetlicy wiejskiej w Żydowie, z domem seniora, który mieliśmy tutaj zamiar, mamy w dalszym ciągu zamiar utworzenia tutaj w placówce oświatowej przy ulicy Wolności i również utworzenie docelowo oddziałów zerowych, tak żeby również dać szansę jak największej liczbie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, aby uczęszczały do żłobka. W związku z tym umowa, wykonawca opracowania dokumentacji nie wywiązał się, umowa została rozwiązana, jednocześnie ogłoszony został przetarg, został wyłoniony nowy wykonawca tego zadania. No i myślę, że tutaj już nie będzie żadnych przeszkód, żeby to zrealizować. Zadaniem, które będzie tutaj priorytetowym w 2021, ale obecnie trwają bardzo intensywne prace i Państwo również poprzez uchwały budżetowe to widzicie, że są zabezpieczane środki na opracowanie dokumentacji, na uzgodnienia dotyczące rewitalizacji rynku, a to jeżeli chodzi o uzgodnienia z konserwatorem zabytków, to Państwo doskonale wiecie, że to są zawsze sprawy trudne, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no ale myślę, że tutaj z panią konserwator i z panią projektantką, która już dopina ten projekt, zostanie wszystko tutaj doprowadzone. Myślę, że już na koniec ewentualnie pan burmistrz Górniak tutaj w tym temacie dopowie. Również szykujemy, zbliża się przetarg na odpady komunalne, szanowni państwo. 23 listopada zostaną oferty. Jest to przetarg, który realizowany jest w przetargu według wymogów unijnych, bo chodzi o wartość zamówienia i będzie organizowany na trzy lata. Tu, szanowni państwo, również chciałbym przypomnieć, że od 1 stycznia będziemy funkcjonować już według nowych zasad, które zostały przesunięte do końca roku. Państwo pamiętacie, że już nie będziemy obsługiwać podmiotów gospodarczych, tylko mieszkańców, a podmioty gospodarcze będą samodzielnie podpisywać umowy z firmą, która będzie świadczyła te usługi. Rozpoczynamy w najbliższym czasie, pójdzie kampania informacyjna w tym temacie. Tak i proszę Państwa, chcemy, żeby tutaj każdy mieszkaniec wiedział, jak to ma funkcjonować. Jeżeli chodzi o podmioty, to się nic nie zmieni. Osoby fizyczne w dalszym ciągu, te zasady, myślę, że to nieźle działa na terenie gminy. Tak, no zmienią się oczywiście odpłatność od nowego roku według stawek, które Wysoka Rada uchwaliła, którą przesunęliśmy ze związku na z pozostaniem w starym systemie. Dlatego myślę, że po przetargu dokładnie będziemy mogli określić, czy ta stawka nowa, która będzie obowiązywać, tutaj się zbilansuje. Również, proszę Państwa, jest to czas, kiedy również rozmawiamy na temat budżetu i też niepokoi mnie i pani skarbnik ta sytuacja, która się tutaj dzieje.
dlatego że wszystko będzie zależało od naszych dochodów. Nasze zobowiązania w roku 2021 roku również są. Będzie następował wykup obligacji 1,5 miliona złotych. Tak, musimy na to środki również mieć zabezpieczone. Dlatego myślę, że tu z Państwem będziemy tu jeszcze do 15 listopada w różnych formach. Myślę, że tutaj właśnie będziemy się spotykać i komunikować, żeby tutaj pomysły przedyskutować i wybierać najlepsze i najbardziej korzystne warianty. Ale już widzimy, że ten budżet naprawdę będzie trudny. To tyle może z mojej strony. Jeżeli tutaj pan burmistrz Górniak miałby parę rzeczy do uzupełnienia, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Bardzo proszę pana burmistrza Górniaka o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, przygotowałem tu cieniutkie uzupełnienie. Po pierwsze, ale nie mogę zacząć od tego, że pan burmistrz sporo mówi o koronawirusie. Rzeczywiście źle się dzieje, bo już mamy ponad 20 tysięcy dzisiaj. Jest komunikat osób, które się zaraziło koronawirusem. Są to przerażające dane i powiem szczerze, strach się bać. Szanowni państwo, ale teraz krótkie uzupełnienie. Po pierwsze to chciałbym powiedzieć, bo pytają również sołtysi odnośnie planowanych placów zabaw, które się tutaj na terenie gminy chcemy robić w przyszłym roku. Jest aktualnie albo w trakcie, albo już skończona została dokumentacja na place zabaw, na ich budowę, bądź uzupełnienie, bądź doposażenie. Mówię o tym dlatego, że zmieniły się przepisy i tutaj pewne rzeczy musimy robić w taki sposób, żeby pozwoliły na realizację. Zwiększyły się odległości od najbliższej zabudowy, od dróg i tutaj musimy to robić w taki sposób, żeby to no, nie robić pełnej dokumentacji takiej, która wszystkie pozwolenia nam będzie musiała powinny być wykonane. I tak tylko nie będę podawał oczywiście pełnego wyposażenia. Chcemy zrobić te konkursy, żeby realizować te zadania poprzez tak, poprzez SGD, Środkowo-Pomorską Grupę Działania. Ten konkurs będzie co prawda ogłoszony w miesiącu styczniu. Niemniej jednak już wiemy, w jakich mniej więcej miejscowościach chcemy to robić. To Polanów, ulica Partyzancka, Rekowo, doposażenie Krągu, doposażenie Bukowa, doposażenie placu przy przedszkolu. Również mamy doposażenie minimalne Garbna, Świerczyny, ulicy. Natomiast kolejne wnioski będą robione w ramach tak zwanej rewitalizacji małej. I tutaj mamy ulicę Koszalińską i to też przyszły rok. I prawdopodobnie, jeśli będą dwa granty, to będzie również doposażenie tego placu zabaw, tak zwane Buglo przy ulicy Jana Pawła II. Ale też przygotowujemy dokumentację na wyposażenie, doposażenie placów zabaw w Buszynie, Sowinku i Wiacinka. To są na tą chwilę i na te możliwości, bo tutaj akurat te ostatnie chcemy zrobić w ramach tak zwanych grantów sołeckich. Pan burmistrz wspominał tutaj o tej rewitalizacji, o trudnej sytuacji, skomplikowanej sytuacji odnośnie dokumentów z konserwatorem zabytków, rewitalizacji rynku w Polanowie. W związku z tym w tej chwili współpracujemy i to w taki sposób dość aktywny. Tym niemniej koronawirus bardzo mocno w tym przeszkadza, bo nie można robić spotkań, nie można umówić się z konserwatorem czy też pracownikiem starostwa powiatowego na bezpośrednie spotkanie, wszystko się odbywa zdalnie. Wszystko to szykujemy, harmonogram tak zakładamy w tej chwili. Jest uzupełniana dokumentacja, bo ona też jest troszeczkę zmieniana, uzupełniana w zasadzie, żeby ten teren był, ja wspominałem na ostatniej sesji, był zagospodarowany większą ilością zieleni w taki sposób, żeby ten plac nie był pustym placem, a żeby było więcej tego powiedzmy tych płuc Polanowa, żebyśmy mogli powiedzmy korzystać z tego. Zakładamy, że jeszcze w tym roku uda nam się ogłosić przetarg na to wykonanie. Jak państwo wiecie, tam w budżecie, chyba na ostatniej sesji była kwota przyjęta 6,5 miliona złotych. Czy to starczy? Zobaczymy, wszystko będzie wynikało z przetargu.
to, co mówiłem zarówno ze starostą powiatowym, jak i z panią konserwator, a przede wszystkim z projektantami. Jesteśmy na bieżąco. Tu taki dodatkowy element, który chcemy wprowadzić, to też powiedzmy, że chcemy, żeby tak jak sobie życzy konserwator, żeby ta część zabytkowa była robiona w jakiś sposób udokumentowana, widoczna. Chcemy zrobić, tutaj proponuję wykonanie tak zwanego murala na budynku tym spółdzielni mieszkaniowej. Byłby to powiedzmy zabytkowy ratusz jeszcze uzupełniany. Oczywiście to na etapie, kiedy będzie robiona nasza dokumentacja, kiedy będziemy już mieli uruchomione przetargi, to jest kolejny etap, ale już się do tego przygotujemy. Jak Państwo na pewno zwróciliście uwagę, w Koszalinie tych murali różnych powstało sporo, ale nie tylko w Koszalinie, bo w całej Polsce jest wykonywane są te murale, a ta ściana, która jest vis-a-vis kościoła, no jest taką idealną, żeby ten mural zrobić. Pani konserwator tutaj no, przychylnie do tego podchodzi, że to będzie takie uwieńczenie tego, że coś to było zabytkowego. Tam mieliśmy kłopot z tak zwaną studnią, ale już mamy ten temat uregulowany. Mam nadzieję, że nie powinno być z tym kłopotu. I ostatnia sprawa, pan burmistrz już wspominał o tym, o przetargu na odpady. No, przetarg ogłoszony, czekamy na zgłoszenia. Z tego co wiem, a rozmawiałem z BGK, to się przymierza. Na razie o innych nie słyszymy, jak będą pytania, bo z reguły to tak się odbywa, że to są najpierw pytania i będziemy odpowiadać. Robimy ten przetarg na 3 lata. Niektóre przetargi już się odbyły, między innymi w Biesiekierzu trwają, przetarg jest obecnie ogłoszony w Koszalinie, inni troszeczkę jeszcze czekają, ale zobaczymy. Cały czas myślę, że jak ktoś śledzi i prasę i tutaj media, to widzi, że ciągle jakieś mają być zmiany kolejne i kolejne. Mówi się o pewnych działaniach związanych z tak zwanymi na przykład opakowaniami. Być może to się zmieni, ale kiedy, to musimy na to wszystko poczekać. Tu jeszcze jedna taka ważna rzecz, mianowicie dzisiaj wychodzą do podmiotów tych gospodarczych, o których pan burmistrz wspominał, informacje odnośnie właśnie wyłączenia z tego naszego systemu, żeby zawierali umowy. W poniedziałek ukaże się również ta informacja na stronie internetowej. To jest około 130 firm na terenie gminy. Szkoda, ale to już Państwo na to jako ustawowo zostali wyłączeni. Na to nie mamy wpływu. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Koleżanki i koledzy, ze względu na to, że pan dyrektor ZOO, pan Dariusz Kalinowski musi uczestniczyć, bo mają sesję w powiecie, dlatego też teraz dokonamy oceny funkcjonowania oświaty w gminie, a później informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora ZOO, pana Dariusza Kalinowskiego. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado. Kilka informacji dotyczących sprawozdania z działalności placówek oświatowych za 2019 i 2020 rok, czyli rok szkolny. Przedmiotem również tego sprawozdania było posiedzenie wczorajsze Komisji Oświaty i dziękuję tutaj za uwagi i wysłuchanie tego wszystkiego, co było przedmiotem obrad. Drodzy Państwo, to sprawozdanie, które otrzymaliście Państwo w materiałach do dzisiejszej sesji, jest dość obszerne, zresztą z niego można wyczytać, jak pracują placówki oświatowe. Jest przygotowane na podstawie oczywiście przepisów prawa oświatowego, jak i również samorządowego i znajduje się w nim charakterystyka roku szkolnego 2019-2020. Również tych działań podjętych przez placówki oświatowe, które były wymuszone przez pandemię COVID. Mamy również sieć i obwody placówek oświatowych, co zostało również zmienione na naszym terenie. Organizacja placówek oświatowych, w tym również żłobka szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkola, obsługa administracyjna oświaty. Jak Państwo wiedzą, tutaj pozwoliłem sobie trochę więcej informacji zawrzeć ze względu na uwagi, które się pojawiły tego, jak funkcjonuje ZOO i mam nadzieję, że informacje od strony 15 do 23 będą Państwu służyły taką pomocą.
I następnie źródła finansowania gminy oświaty, to jest mowa cały czas o finansach, z czego one są zbudowane, jak przebiegają i chciałem właśnie na koniec się do tego odnieść i proszę Państwa, poszczególne sprawozdania placówek oświatowych Szkoły Podstawowej w Żydowie. Ostatnie sprawozdanie, które przygotowała pani dyrektor Katarzyna Filipowicz, sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Bukowie, pani Regina Poch, sprawozdanie Zespołu Szkół w Polanowie, pani Aleksandra Kalinowska oraz sprawozdanie Przedszkola Gminnego, pani Elżbieta Sekuła. O podstawie prawnej, proszę Państwa, mówiłem kilka słów o tym roku szkolnym, zresztą nie jest tajemnicą, cały czas o tym mówimy od marca. Pamiętacie Państwo słynny lockdown, który został wprowadzony 25 marca w placówkach oświatowych, kiedy przeszliśmy na nauczanie zdalne i to dotyczyło praktycznie całej oświaty. Ten system, proszę Państwa, i to prawo, które wówczas zostało wprowadzone, obowiązywało do końca roku szkolnego. W międzyczasie zostało 10 razy zmienione, jeżeli chodzi o terminy. I tak na dobrą sprawę pierwsze początki funkcjonowania, powrót do normalności zaczęło obowiązywać od 25 maja, kiedy zostały w szkołach rozpoczęte konsultacje z nauczycielami, kiedy rozpoczęło działalność w przedszkole gminne. A potem, proszę Państwa, odbyły się egzaminy, zarówno te dla klas ósmych, jak i te dla klas maturalnych. Przypomnę, że te maturalne po raz pierwszy były wyłącznie pisemne. W czasie oczywiście obowiązywania pandemii COVID-19 placówki oświatowe uczyły się organizować pracę na nowo, a mianowicie wszystkie w trybie nauczania zdalnego. I tutaj, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że zarówno do tego był potrzebny sprzęt, dostęp do internetu, jak i również program, a także umiejętności nauczycieli. Mniej lub bardziej z tego placówki się wiązały dobrze lub też bardzo dobrze. I tak też, proszę Państwa, również następowało we wszystkich placówkach oświatowych, ale również rząd tutaj wprowadził pewne działania, które miały usprawnić zakup sprzętu i tutaj gmina Polanów wystąpiła dwukrotnie o dofinansowanie zakupu sprzętu, jeżeli chodzi o laptopy. I takie mają Państwo również w raporcie taką informację, ile tych laptopów dotarło do nas. 42, w tym 38 dla zespołu szkół, resztę dla 7, przepraszam, dla szkoły podstawowej Bukowie. Również rząd ze względu na pandemię przesłał do naszych placówek tak zwane dyspensery, jak i również płyny do odkażania, tak aby właśnie ta końcówka, czyli mówimy o egzaminie maturalnym, który się rozpoczął 28 czerwca oraz egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca mógł przebiegać normalnie. W międzyczasie prowadziliśmy normalną działalność, czyli zakup podręczników, złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy środki finansowe na doposażenie stołówki w szkole podstawowej w Polanowie. Ten sprzęt powoli jest już składowany i mamy nadzieję, że w połowie listopada będziemy mogli Państwu przekazać dobrą wiadomość o instalacji, uruchomieniu tego sprzętu. Pomoc materialna dla uczniów realizuje wprawdzie Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. My to nadzorujemy. Taką pomoc uzyskało 127 osób. I tak, proszę Państwa, dotrwaliśmy do końca roku szkolnego, wakacje i dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, kiedy właściwie mamy wszystkie obostrzenia związane z COVID-em wydane zarówno przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Zdrowia i mamy przyjęte 3 modele edukacji, tradycyjny, mieszany i zdalny. Jak Państwo wiecie, od tego tygodnia przechodzimy klasy 4-8 i wyższe przeszły na tryb zdalny. Dzisiaj czekam na kolejną informację premiera, co będzie dalej. O godzinie 11:30 ma się ukazać nowy komunikat. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi krótko o sieć szkolną, to dobrze Państwo pamiętacie, ta sieć uległa zmianie. Rada Miejska, Wysoka Rada podejmowała w tej sprawie stosowne uchwały.
i dotyczyły one przede wszystkim szkoły podstawowej w Żydowie, kiedy w tamtym roku, pamiętacie Państwo, została ograniczona jej formuła organizacyjna do 1-3, natomiast w tym roku podjęto decyzję, w marcu tego roku podjęto decyzję o likwidacji tej placówki, która liczyła 16, przypominam, uczniów. W związku z tym następstwem tego musiała ulec zmianie również cała sieć placówek oświatowych, o których jest mowa na następnych stronach, od strony 8 do przez kolejne. Krótka charakterystyka tych placówek mamy, proszę Państwa, na stronie 11 tego sprawozdania, jak te placówki funkcjonują, ilu znajduje się tam uczniów, ile oddziałów, ile pracuje pracowników obsługi i administracji. Kolejna informacja dotyczy struktury zatrudnienia naszych nauczycieli. O tym, proszę Państwa, wszystko wiemy, że generalnie rośnie nam liczba nauczycieli dyplomowanych, a więc tych z najwyższym stażem nauczycielskim, a jednocześnie tych, którzy mają najwyższe uposażenie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I na koniec tej informacji tutaj zamieściłem, proszę Państwa, na stronie 12 taki krótki diagram mówiący o tym, ile jest uczniów, ile jest nauczycieli w naszych placówkach. Rok szkolny w tym roku, proszę Państwa, rozpoczęło w szkole podstawowej w Polanowie 445 uczniów, w tym w klasie pierwszej 404 uczniów, w szkole podstawowej w Nacławiu 403 uczniów, w tym klasie pierwszej 8 oraz w oddziale zerowym 21. Do liceum ogólnokształcącego w Polanowie zapisanych jest 57 uczniów. Szkoła podstawowa w Bukowie liczy łącznie 75 uczniów, w klasie pierwszej 9, w oddziale zerowym 14. Przedszkole gminne 175 dzieci, żłobek gminny od 1 września to 29 maluchów. Na następnych stronach macie Państwo tutaj 13 strona wynagrodzenia nauczycieli. To wszystko, proszę Państwa, co spowodowane jest między innymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem oświaty, związane jest z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli. Sytuacja jest paradoksalna, albowiem to rząd uchwala podwyżki dla nauczycieli, a gmina w jakiś sposób musi, samorząd gminny musi je realizować. I tych podwyżek od 2018 roku, proszę Państwa, jeżeli je zliczymy do dnia dzisiejszego, do września 2020 roku, ta skala tych podwyżek obejmuje 28%. Ale Państwu jeszcze powiem jedną rzecz, że jeżeli chodzi o tą ostatnią podwyżkę, która miała miejsce 1 września i ona wygląda bardzo niewinnie, a mówi się, że to tylko 6% podwyżki zasadniczej dla nauczyciela, to te kwoty się wahały, proszę Państwa, od 167 zł do 229 dla nauczyciela dyplomowanego. Taka jest skala podwyżki. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli to pomnożymy przez godziny ponadwymiarowe, jeżeli to pomnożymy przez dodatki stażowe, jeżeli to pomnożymy przez dodatki wiejskie, robi się kula. I z tych 6, proszę Państwa, robi nam się 20%. Chcemy to oszczędzać, trudno nam z tym żyć wszystkim, ale takie są, proszę Państwa, realia. I tutaj również na kolejnych stronach macie Państwo sprawozdanie z tak zwanego artykułu 30a, na ile gmina Polanów wiązuje się z obowiązku wypłacania minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli. I oczywiście widzimy, proszę Państwa, że ta skala wynagrodzeń jest wyższa niż przeciętna. Na kolejnych stronach od 15 do 23 mówiłem Państwu, że przedstawimy wszystko to w wielkim skrócie, to co jest w zakresie obowiązków ZAO na pytanie, czy potrzebny jest zespół ekonomiczno-administracyjny. Jeżeli rozbijemy, proszę Państwa, zespół ekonomiczno-administracyjny na zadania, które on ma w swoim wydaniu, to okaże się, że 1,5 miliona złotych, które wygląda bardzo poważnie, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o administrację, to dotyczy w granicach 450 do 490 tysięcy. Co, proszę Państwa, robi ZAO? Macie Państwo opisane. Przypominam, tereny zielone, utrzymanie stadionu miejskiego i wokół innych terenów zielonych, to jest kwota, proszę Państwa, blisko 400 tysięcy złotych, przewozy, dowozy szkolne, to jest kwota 670 zł, resztę, proszę Państwa, to jest administracja. I na pytanie, czy będzie taniej, jeżeli
jeżeli administrację przeniesiemy do, zlikwidujemy ZAO i przeniesiemy do poszczególnych placówek oświatowych, to muszę Państwu powiedzieć, że nie będzie taniej. Bo nigdy dwie osoby, które zajmują się księgową dla całej gminy, nie obsłużą tego, co my dzisiaj robimy, bo w każdej placówce oświatowej by trzeba było zatrudnić kolejne dwie osoby, więc to będzie kolejne 6 osób. W Wysokiej Radzie przedstawiłem również organizację imprez sportowych, turniejów, ale także taką ciekawostkę, myślę, że w tym roku przygotowaliśmy Państwu, ile na przykład zajmuje pracownikom ZAO przygotowanie i obsługa naszego klubu sportowego w Polanowie, jakie to są koszty i jaki czas na to jest wymagalny, jeżeli chodzi tylko o samą organizację klubu sportowego. I proszę Państwa, prawie na koniec, przedostatnia informacja dowozów szkolnych. Te dowozy szkolne zawiesiliśmy od marca do czerwca. Tutaj, proszę Państwa, również z tego tytułu będziemy mieli oszczędności w budżecie. Ale proszę Państwa, teraz w tym czasie, kiedy jest ograniczenie funkcjonowania placówek, jest nauczanie zdalnych, te dowozy są kontynuowane dla tych właśnie uczniów, a więc zarówno oddziałów przedszkolnych, jak i również klas 1-3. Na stronie 24 przygotowaliśmy Państwu informację z tego, jak jest złożona subwencja oświatowa, ile ona wynosiła w 2019 roku, ile w 2020 roku. Generalnie, proszę Państwa, ona jest uzależniona od liczby uczniów i to tąpnięcie, jeżeli chodzi o skalę liczby uczniów, nastąpiło nie w tym roku, ale w tamtym roku szkolnym, bo pamiętacie Państwo dobrze, jak mówiliśmy o tym, że odchodzi od nas trzecia klasa gimnazjum. Co to oznacza? Oznaczało to ubytek liczby około 80 uczniów, tych uczniów, od których mieliśmy zapewnioną również subwencję oświatową. W tym modelu, a więc od ponad roku czasu, funkcjonujemy właśnie w obniżonej strukturze organizacyjnej, a więc nie jest to już 9 klas, ale jest to 8 klas, na które mamy subwencję oświatową, a więc tutaj Państwo sami widzicie, że subwencja się zmniejszyła, a koszty utrzymania placówek wzrosły i to wynika po prostu między innymi z podwyżek i z tego, co Państwu mówiłem. Ze względu na COVID, proszę Państwa, to też jest informacja dobra dla Pana Burmistrza i dla Pani Skarbnik. Tutaj dzięki działaniom podjętym przez Pana Burmistrza i Panią Skarbnik już od miesiąca kwietnia zaczęliśmy, proszę Państwa, ograniczać tam, gdzie jest to możliwe, wypowiadać różnego rodzaju umowy, zmieniać te umowy tak, aby w czasie panowania pandemii nie ponosić kosztów. Również udało nam się wystąpić do ZUS-u i z tytułu, proszę Państwa, obniżonych składek mamy oszczędności w postaci blisko 250 tysięcy złotych. To, co powiedzieliśmy Państwu, że trzeba w gminie Polanów pochylić się jeszcze raz i cały czas myśleć na temat sieci i obwodów szkolnych, to z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej w Żydowie, przypominam, tam, gdzie było 13 uczniów, po przepracowaniu pół roku, a więc do czerwca tego roku, po odprawach, mamy oszczędności w granicach 260 tysięcy złotych. Powiedziałem Państwu, że również dowozy były zawieszone i z tego tytułu będziemy mieli oszczędności 150 tysięcy złotych. Struktura oczywiście budżetu jest taka, jak Państwo widzą na diagramie na stronie 25, a więc oczywiście środki własne, subwencja i cały budżet. Natomiast to, co powiedziałem na początku Państwu, nie jesteśmy w stanie i nie mamy żadnego wpływu, jeżeli chodzi o działania rządowe w kwestii wynagradzania nauczycieli, tylko z tego, co Związek Miast Polskich, Związek Gmin Polskich monitoruje i apeluje, aby mimo wszystko subwencja była tak wysoka, aby pokrywała wynagrodzenia, co najmniej wynagrodzenia nauczycieli. Na kolejnych stronach, proszę Państwa, macie tutaj, na 26, macie Państwo strukturę wydatków na zadania oświatowe i wzrost tych wydatków w Zespole Szkół Publicznych, w Bukowie, w Żydowie, w Przedszkolu Gminnym, Żłobku, w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że na ten czynnik, który jest włożony w oświatę, decyduje placówka, która jest placówką
mimo wszystko społeczną, podlega pod opiekę społeczną, a więc żłobek. I tutaj te koszty również są uwzględnione. W tym roku będzie to około w planie 500 000 zł. Wydatki na oświatę, proszę Państwa, również macie w przeliczeniu podane na poszczególnych uczniów. Informacja dobra dla nas jest o tyle taka, że subwencja standard finansowy A na 2021 rok jest w kwocie o 192 zł wyższe niż do tej pory i będzie wynosił 6110 zł. Na koniec ja chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj za dobrą współpracę panu burmistrzowi, pani skarbnik, tutaj w Radzie Komisji Oświaty, ale też chciałem korzystać z okazji na wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, podziękować pani Lecie koniecznie za dotychczasową współpracę, było to bardzo merytoryczne i bardzo dobre. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, życzymy pani Dorocie Łucińskiej-Popowicz, aby ta współpraca między placówkami oświatowymi i nami się bardzo dobrze układa. To tyle w największym skrócie, Wysoka Rado. Jeżeli macie państwo w tym punkcie pytania, to bardzo proszę o ich zadawanie. Jeżeli nie ma, to ja bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, mam pytanie, panie dyrektorze, bo na poprzedniej sesji pan powiedział, że prawie we wszystkich gminach powiatu korzeńskiego jest zespół ekonomiczno-administracyjny. Czy tak? Nie, ja tak nie powiedziałam. Tak pan powiedział. W ilu gminach jest taki zespół? Ja powiedziałem pani radny, że przedstawię państwu informację na temat, w jakich gminach jest funkcjonuje, natomiast w każdej nie. Między innymi to, co powiedział pan burmistrz Kępice, jeżeli chodzi o formułę ZAO, funkcjonuje również w Świeszynie. Dużo informacji czerpiemy, proszę państwa, z Sianowa. Istnieje różna formuła funkcjonowania, ale tak czy inaczej ktoś to obsługuje. Albo jest to referat, który jest umieszczony bezpośrednio w urzędzie gminy i tak również państwo mają w budżecie, jeżeli pan radny zauważy, jeżeli chodzi o administrację, to również władze ZAO, jeżeli chodzi o część administracyjną, są również tutaj ujęte, jeżeli chodzi o oświatę. Natomiast albo funkcjonuje to w postaci referatu oświaty z takimi samymi zadaniami, albo funkcjonuje to w postaci ZAO. W większości gminy jest to referat w gminie. Nie ma to żadnego znaczenia. Obowiązki i tak trzeba wykonywać, i taką samą robotę trzeba wykonywać. Pod warunkiem oczywiście, to co pan może zauważyć, że jeżeli mówimy o stricte referacie oświatowym, to oczywiście wykonuje tylko same zadania, a ja państwu przedstawiłem zadania, które dodatkowo są włożone do zadań ZAO. Mówimy tutaj o terenach zielonych, między innymi boisko na ulicy Zacisze jest również wykonywane przez pracowników ZAO, tam gdzie pan radny jest, stadion, boiska na ulicy Młyńskiej, park, to są wszystko rzeczy wykonywane przez nas, ale to bierzemy to, bo taka jest potrzeba i rozumiemy takie potrzeby, że trzeba to wykonywać. Jeżeli się to cokolwiek zmieni, to wówczas nie będziemy takie na pewno zadań musieli wykonywać. Dziękuję. Mirosław Gajek, ja mam pytanie do pana dyrektora. Słychać mnie? Tak. Jakie jest pana zdanie nad dalszym funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Bukowie? A druga kwestia, to chciałem serdecznie podziękować za utrzymanie nie tylko stadionu, płyty stadionu, ale wszystkich właśnie boisk, orlików. Szkoda, że teraz oglądamy ten mecz za siatki, ale myślę, że to się niedługo zmieni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o Bukowo, proszę państwa, mówimy państwu, że na pewno w tej skali, jaka jest obowiązków i wydatków, patrząc na liczbę uczniów w Polanowie, patrząc przede wszystkim pod kątem liczby, ile uczniów znajduje się w oddziale, w danym oddziale, czyli tak zwanych klasach, musimy myśleć o tak zwanej zmianie sieci szkół, dlatego że jeżeli mamy, proszę państwa, takie zjawisko, że
teraz przechodzimy na naukę zdalną i posługujemy się różnymi rodzajami komunikatorami, programami itd., itd., to czasami łatwiej jest uczyć w większej szkole, a czasami gorzej jest uczyć w mniejszej szkole. Szkoła podstawowa w Bukowie to jest struktura do 78 łącznie uczniów z zerówką. W klasach średnio tam znajduje się 9 dzieci w klasie. Pytanie jest otwarte. Co dalej? Czy nas stać na taki model nauczania, czy nie? Czy nas stać dalej na utrzymywanie tego typu funkcjonowania placówki, czy nie? Czy warto się zastanowić może rozwiązanie połowiczne, takie jak było i wzmocnić tą placówkę przede wszystkim w przedziale na przykład 1-3 i potem zastanowić się, co dalej. Dla nas, proszę Państwa, zaraz się pojawi na pewno drugie pytanie o koszty. Dla nas nie stanowią koszty dowożenia żadnego problemu, dlatego że jeżeli organizujemy przetarg, w tym przetargu mamy ceny biletu miesięcznego, to informuję Państwa, zarówno z Jacinek ten bilet kosztuje tak samo, jakby kosztował z Kościelnicy, która jest oddalona o kolejnych tam 12, 13, 14 kilometrów od Jacinek. Koszty dowozu się nie zmieniają, oczywiście mogą one rosnąć ze względu na cenę, którą dany wykonawca chce zaoferować, ale tutaj w tej mierze one są nieproporcjonalne, niższe niż na przykład utrzymywanie placówek w takiej strukturze oświatowej, jaka jest dzisiaj obecnie realizowana. I tutaj sami Państwo widzą, ja nie muszę Państwa przekonywać, jeżeli Państwo zobaczycie na budżet, ten, który jest również w sprawozdaniu przedstawiony, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na przykład Żydowo. I porównacie Państwo z tym, że to Żydowo po przeniesieniu do planowań nic więcej nie kosztuje, ani nie generuje kosztów, no to odpowiedź jest prosta. Natomiast dziękuję za to dobre słowo. To rzeczywiście, proszę Państwa, tej czasami pracy nie widać, jeżeli chodzi o tereny zielone, ale Pan Radny jest aktywnym uczestnikiem, tak jak pan Przemysław, wszystkich spotkań i meczów. Jest nam też smutno, Pan Burmistrz zakomunikował, że rzeczywiście jest tak, że ze względu na bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o odwołaniu wielu turniejów. W 7-8 miał się odbyć turniej o Puchar Burmistrza Polanowa w badmintonie, ale z uwagi na to, proszę Państwa, co wokół czego żyjemy, z czym mamy do czynienia, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję o odwołaniu tychże turniejów. Proszę zrozumieć i tutaj apeluję do wszystkich, którzy nas również oglądają przez internet, aby taką informację przyjąć i w imię bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa sanitarnego, żeby te wszystkie przepisy przestrzegać. To, co dzisiaj padło z ust pana burmistrza Górniaka, proszę Państwa, ponad 20 tysięcy zachorowań, 300 zgonów, to będzie rosło. Dzisiaj czekamy, proszę Państwa, z napięciem, co będzie dalej. Dyrektorzy szkół zastanawiają się za chwilę, co w przypadku, kiedy wszyscy znowu przejdziemy na nauczanie zdalne. Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze? Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi, panu Dariuszowi Kalinowskiemu za obszerną informację. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, panią Dorotę Wójcicką-Popowicz o opinię. Czy wiceprzewodniczącą, ale na prośbę Violety dzisiaj tak przedstawię tą opinię. Wczoraj omawialiśmy, tak jak już pan dyrektor Kalinowski wspomniał, na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dokładnie stan realizacji zadań oświatowych przez gminę Polanów. Było to wszystko dokładnie wyjaśnione, dyskutowaliśmy na ten temat i opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Koleżanki i koledzy, sądzę, że w imieniu wszystkich nas tu obecnych, pana burmistrza, zastępcy, pani skarbnik, i nas radnych, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za realizację zadań oświatowych
panu dyrektorowi ZEO, panu Dariuszowi Kalinowskiemu. Dziękuję dyrektorom wszystkich placówek oświatowych, pani dyrektor ZEO, nie ZEO, tylko zespołu szkół, pani Aleksandrze Kalinowskiej, pani dyrektor szkoły podstawowej w Bukowie, pani Reginie Poch, pani dyrektor przedszkola, pani Elżbieta Sekuła. I chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować byłej dyrektor szkoły podstawowej w Żydowie, pani Katarzynie Filipowicz, za wkład pracy wniesiony w tym trudnym okresie, bo musicie państwo wiedzieć, że dyrektorzy, nauczyciele pracowali w okresie pandemii, począwszy od ferii, które rozpoczynały się w lutym, aż do dnia dzisiejszego. Były to naprawdę zajęcia bardzo trudne, wymagające wielu rzeczy, wymagające wielu wysiłków ze strony i dyrektorów, i nauczycieli. Sama kwestia przygotowania się do nauczania zdalnego przez nauczycieli wymaga ogromnego wysiłku całego personelu pedagogicznego. Z tego miejsca proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań na ręce wszystkich państwa dyrektorów, pana dyrektora Kalinowskiego, jak również wysiłku, który włożył pan burmistrz i pani skarbnik w funkcjonowanie naszej oświaty w gminie Polanów w tym trudnym okresie. Sądzę, że wspólnym wysiłkiem na pewno będziemy musieli sobie z tym problemem w dalszym ciągu radzić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I szanowni państwo, przechodzimy do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Pan burmistrz obszernie tę informację złożył na wspólnym posiedzeniu komisji, ale jeszcze zwracam się do pana burmistrza, czy pan burmistrz chciałby jeszcze zabrać głos dotyczące wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, przepraszam, mikrofon ma pan wyłączony. Bardzo przepraszam, dziękuję, nie zauważyłem, że... Zwracam do pana burmistrza odnośnie, to na komisji, ale odnośnie wykonania budżetu, czy pan burmistrz chciałby... Szanowni panie przewodniczący, Wysoka Rado, to wszystko, co powiedziałem tutaj na wspólnych komisjach, mogę tylko to powtórzyć, że ten budżet tego roku jest budżetem bardzo trudnym z wiadomych powodów. Że pierwsze półrocze zostało zrealizowane, jestem tutaj pozytywnie tutaj zaskoczony, w wysokości 47,6% wykonanych dochodów. Wydatki, wiadomo, to wszyscy tutaj odczuliśmy to, bo od sołtysów, poprzez różne instytucje nasze, poprzez gminę, gdzie mocno została dokręcona śruba wydatkowa, żebyśmy wszyscy uszczelnili wydatki tak, abyśmy na koniec roku nie zderzyli się z górą lodową dotyczącą deficytu. I myślę, że po półroczu to nam się udało zrobić i chciałbym tutaj podziękować pani skarbnik za to, bo tutaj ten gorset finansowy mocno trzyma i bardzo się cieszę. Zresztą opinia budżetu z wykonania pierwszego półrocza, Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, że on jest realizowany prawidłowo. Tutaj martwimy się o niską dochody z tytułu sprzedaży, bo to również Izba zauważa, że to się kształtuje również na wskaźnik naszego zadłużenia, ale myślę, że tutaj do końca roku jeszcze nastąpi jakaś sprzedaż naszego mienia, ale również tutaj wspomniałem o dochodach, to udziały w podatku dochodowym, one są niższe za pierwsze półrocze, prawie 400 tysięcy złotych, gdybyśmy to pomnożyli przez dwa, to mamy 800, a blisko nawet milion i to może niepokoić, ale to mówię, to możemy zbilansować to ograniczeniem wydatków, a ten budżet, szanowni państwo, będzie miał wpływ na to, w jaki będzie budżet 2001 roku, jak go skończymy, w jakiej kondycji finansowej. Jeżeli nawet zostaną środki finansowe, to one będą do dyspozycji roku 2021. Wszyscy mówimy o COVID-zie i w jakim sposób to wszystko będzie przebiegało, bo to też nie ukrywamy, że z tego tytułu ponosimy
bardzo duże wydatki związane właśnie z zapewnieniem funkcjonowania i urzędu, i instytucji naszych w określonych standardach sanitarnych, tak aby w tych instytucjach nie pojawiła się jakieś tam ogniska. Zapewniamy całkowicie sprzęt i to dyrektorzy również muszą, że bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i osób korzystających z instytucji jest największe. To też nie odbywa się bezfinansowo. Państwo na pewno zauważyliście, że zmieniliśmy pracę urzędu, zorganizowaliśmy to troszeczkę inaczej, tylko po to, żeby jak najmniej osób było, przechadzało się po urzędzie swobodnie i wiele spraw załatwiamy bezpośrednio przy drzwiach przez pracowników. A nasz apel jest taki, jeżeli macie cokolwiek do załatwienia, to załatwiajcie poprzez internet, przez telefony, listownie, jest specjalna tutaj skrzynka na listy. I proszę Państwa, myślę, że jeżeli wszyscy będziemy wspólnie patrzeć na wydatki nie tylko przez pryzmat jednej instytucji, ale przez pryzmat całego budżetu, to myślę, że powinniśmy ten budżet do końca roku tutaj spiąć. I z tego miejsca wszystkim tym, którzy odczuwają te niedogodności, bo te głosy słyszę, że sołtysi chcieliby mieć środki do własnej dyspozycji, to tylko w tym roku mogę im podziękować, że wszyscy tak z wielkim zrozumieniem przyjęli to, że po prostu te fundusze zostały im zabrane i w następnym roku postaramy się to uruchomić, żeby jednak one były, bo widzimy, jaką ważną rolę one spełniają. Czy to będzie w takiej wysokości, w jakim planowane było w roku 2020? Nie wiemy, ale na pewno będą to środki w dyspozycji SOEC. Również Państwu chciałbym podziękować za to, że tutaj widzicie i czujecie to, że co tu się dzieje, że potraficie ten nasz budżet zidentyfikować z budżetem domowym. Jeżeli nie ma dochodów, to nie powinno być wydatków, bo w innym przeciwnym razie no to jest wielka, wielka katastrofa. To tyle też. Bardzo serdecznie wszystkim Wam Państwu dziękuję. No i tyle, jeżeli chodzi o tutaj tego wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, bo Państwo dysponujecie materiałem całościowym, precyzyjnie opisanym, na co te wydatki poszły, jakie dochody otrzymaliśmy, gdzie są zagrożenia dochodowe, gdzie nie zrealizowaliśmy w tych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach. Myślę, że to Państwo doskonale potraficie czytać i bez sensu jest tutaj to wszystko precyzyjnie omawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do pana burmistrza? Nie słyszę. Bardzo proszę pana. A jeszcze odczytam tak, bo przed opinią jeszcze odczytam to na komisji. Czytałem, ale szanowne koleżanki i koledzy, odczytam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 roku na podstawie artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach pan przewodniczący pan Marcin Banaś, członkowie pani Jolanta Kuźmicka i pan Marek Bulewicz pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 roku. Jest uzasadnienie, jeżeli koleżanki i koledzy chcieliby wgląd do tego uzasadnienia pozytywnego się ustosunkować albo dogłębnie przeczytać, to jest do wglądu w biurze Rady. Bardzo teraz proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetowej o opinię. Proszę bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Dziękuję. Ja też również serdecznie dziękuję. Szanowne koleżanki, koledzy, sądzę, że w imieniu was wszystkich bardzo serdecznie podziękuję za
wykonanie tego budżetu, nad czuwaniem nad budżetem za pierwsze półrocze 2020 roku panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu, pani skarbnik, pani Marcie Klejszpit, zastępcy burmistrza panu Piotrowi Górniakowi. Wykonanie budżetu jest prawidłowe w tych trudnych czasach, dlatego należy serdecznie podziękować, że w tym trudnym okresie gmina i sam budżet zamyka się pozytywnie i dlatego też jeszcze raz serdecznie państwu za ogromny wkład pracy dziękuję, jak również tutaj trzeba podziękować wszystkim pracownikom urzędu, którzy czuwają nad podatkami, czuwają nad przebiegiem i realizacją tego budżetu, dlatego panie burmistrzu również serdecznie podziękować dla pańskich pracowników. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2019. I szanowne koleżanki i koledzy, naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie przesłał, to jest taka tajemnica skarbowa, ale wpłynęło oświadczenie majątkowe złożone za rok 2019 przez następujących radnych Rady Miejskiej w Polanie, wie pani Wójcicka Popowicz Dorota, pan Szelerski Przemysław, pani Maria Pokorska, pan Roman Margielewski, pan Jerzy Landowski, pan Mirosław Gajek, pan Paweł Litwin, pan Andrzej Ryłek, pani Wioletta Konieczna, pan Janusz Krzysztof Parszyński, pani Marzena Dzierżyńska, pan Piotr Wodyk, pani Agnieszka Zelik, pan Werner Daniel oraz moja osoba. I tutaj troszeczkę izba rachunkowa, ale to do wglądu, szanowni państwo, będzie niektóre przeprowadzenia i analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono jakieś tam nieprawidłowości. I tutaj ja tylko zwrócę się do tego, że takie nieprawidłowości izba wychwyciła. Pani Marzena Dzierżyńska, pan Paweł Litwin, pani Wioletta Konieczna, pan Roman Margielewski, pan Janusz Krzysztof Parszyński, pani Maria Pokorska, pan Andrzej Ryłek, pan Przemysław Szewerski i pani Agnieszka Zelik. Do pozostałych osób nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednocześnie naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy oświadczenie majątkowe składane na rok podatkowy należy wykazywać stan posiadania na dzień 31 grudnia danego roku w zakresie majątku ruchomego, nieruchomego, zasobów pieniężnych, jak i zobowiązań finansowych. Oświadczenie majątkowe powinno uwzględniać składniki majątku objęte zarówno wspólnotą ustawową, jak stanowiące majątek odrębny osoby składające orzeczenie, tytuł prawny, własny, współwłasny należy wskazywać odrębnie do poszczególnych składników majątku posiadanych zasobów i zobowiązań. W przypadku wykazywania w oświadczeniu majątkowym posiadania budynku mieszkalnego należy również wskazać nieruchomość gruntową. Kiedyś tego nie było, tylko budynek, mieszkanie, na której budynek ten jest uposadowiony w części bez świadczenia należy wykazać miejsce ułożenia posiadanych nieruchomości. Wykazując posiadane zobowiązania należy pamiętać o wskazaniu w związku z jakim zdarzeniem oraz wobec kogo zostały one zaciągnięte. Podpisał naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego pani Elżbieta Bosińska. I tutaj ci państwo, jeżeli tutaj co ja tego, jeżeli ktoś z państwa chciałby dogłębnie dowiedzieć, co oni tam zarzucają, bo w tym roku bardzo dogłębnie oni to sprawdzali, to proszę bardzo, jest to do wglądu w biurze rady. Również wpłynęło od pani naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie dotyczącej pani Sylwii Bublewicz-Gocan i nieprawidłowości nie stwierdzono. Ja tutaj czytam tak, jeszcze potem pan burmistrz na pewno zabierze udział, weźmie pan burmistrz, zabierze głos na ten temat i tutaj odnośnie oddaję już głos panu burmistrzowi w związku z funkcjami publicznymi, które pełnią osoby, żeby się ustosunkował do pisma naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Panie burmistrzu, proszę bardzo, czy nie? Czy ja to, ja to odczytam? Tak, pan burmistrz ma swoje? No jak tutaj pan przewodniczący tutaj sobie życzy, to ja się tu dostosuję. Czy to pan przewodniczący, czy ja? Aha, tak, no bo tutaj z Kamilą konsultuję i tutaj to jest wykaz pracowników, które podlegają panu burmistrzowi, pan, tak, to jest drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.
pan Piotr Górniak, pani Dorota Szalbierz-Buczkowska, pan Bogumił Badurek, pani Aleksandra Ostrowska, pani Mariola Domańska, pani Wasia Wic, pani Agnieszka Olech, pani Elżbieta Sekuła, pani Katarzyna Filipowicz, pani Regina Poch, pani Aleksandra Kalinowska, pani Anna Sznyter, pani Bożena Bruszczak, pan Marek Stachowicz, pani Halina Serwycińska, pani Magdalena Gryguła, pan Dariusz Kalinowski. I wpłynęło oświadczenie majątkowe z urzędu przez pana burmistrza, tak jak i moje tam. I tutaj ja tylko przeczytam osoby, a te osoby to pan burmistrz już bezpośrednio sobie z tymi osobami tutaj wskaże, jakie są nieprawidłowości. Nieprawidłowości stwierdzono, drobne nieprawidłowości. U pana Kazimierza Bodo, u pani Marioli Domańskiej, u pana Piotra Górniaka, u pani Magdaleny Gryguła, u pani Katarzyny Filipowicz, pani Aleksandry Kielnowskiej, pani Agnieszki Olech, pani Aleksandry Ostrockiej, pani Iwony Pieczyk, pani Elżbieta Sekuła, pani Halina Serwycińska, pan Marek Stachowicz i pani Bożena Wróżczak. Pozostałe oświadczenia nieprawidłowości nie stwierdzono i również takie same wytyczne, które państwu przeczytałem odnośnie tych rzeczy, które tutaj przedstawiłem. I moje tutaj też również, które jest analiza do 30 października, tutaj w terminie na 19 rok, którzy radni powinni być zobowiązani do przedstawienia. Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych informuję, co następuje. I tutaj wszystkie osoby złożyły oświadczenie majątkowe, złożyły je w terminie. Drobne nieprawidłowości stwierdzono u pani Marzeny Dzierżyńskiej, pan Mirosław Gajek bez uwag, pani Konieczna Pioleta bez uwag, pan Jerzy Lądowski bez uwag, pan Paweł Litwin bez, pan Roman Margielski bez, pan Jerzy, pan Janusz Krzysztof Parszyński bez, pani Marysia Pokorska bez, pan Andrzej Rywyk drobne uwagi, pan Szylewski drobne, pan Werner bez, pan Wodyk Piotr bez, pani Wójcicka Dorota bez i pani Agnieszka Zelik też takie drobiazgi. Jeżeli ktoś z państwa chciałby również chciałby do wglądu to sobie przeczytać, to również w biurze takie szczegółowe rzeczy są do wglądu. I informacja o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego przez zastępcę burmistrza, skarbnika, tak, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminą, osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. I tu poproszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowni państwo, tak jak pan przewodniczący powiedział, tutaj jest taki obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych i tutaj wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia w wyznaczonym terminie i mogę tylko również tutaj po analizie tych oświadczeń, że pan burmistrz, zastępca burmistrza, pan Piotr Górniak złożył je bez uwag, pani skarbnik Marta Kleinsin bez uwag, zastępca pani skarbnik, pani Sylwia Bublewicz-Gocan bez uwag, sekretarz gminy, pani Dorota Buczkowska-Szalbierz bez uwag, dyrektor zakładu usług komunalnych w Polanowie Andrzej Kulesza bez uwag, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie pan Dariusz Kalinowski bez uwag, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie pani Halina z uwagami, nie określiła przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Kierownik Ośrodka Pomocy Samopomocy Oaza w Krągu pani Magdalena Gryguła bez uwag, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żydowie pani Katarzyna Filipowicz uwagami nie zachowała formy małżeńska wspólność majątkowa. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie pani Regina Poch bez uwag. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych pani Aleksandra Kalinowska bez uwag. Dyrektor Przedszkola Gminnego w Polanowie pani dyrektor Żłobka Gminnego pani Elżbieta Sykowa bez uwag. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie Marek Stachowicz z uwagami dotyczącymi określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, dyrektor Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu pani Anna Sznyter bez uwag, dyrektor biblioteki pani Bożena Wróżczak bez uwag, kierownik stanu cywilnego pani Aleksandra Ostrowska bez uwag, kierownik referatu inwestycji
planowania pan Bogumił Badurak nieprecyzyjnie wykazał położenie nieruchomości. Kierownik referatu geodezji pani Justyna Plucińska nie określiła przynależności poszczególnych składników majątku odrębnego. Inspektor do spraw ewidencji ludności. Olech nie określiła przynależności poszczególnych składników majątku odrębnego. Pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od zatrudnienia w ciągu roku 2009 złożyli pani zastępca skarbnika, pani Sylwia Bublewicz-Gocan bez uwag i kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, pan Kazimierz Bodo. Również tu są uwagi odnośnie przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka w Panowie pani Halina Serwacińska również nie określiła przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego. Oświadczenie majątkowe w dniu odwołań ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę w ciągu roku złożyli pani kierownik referatu geodezji i gospodarki nieruchomości pan Kazimierz Bodo bez uwag, pan dyrektor Zespołu Ekonomicznego Oświaty pani Teresa Radziejewska bez uwag. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego dochowały tego obowiązku. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdziłem nieprawidłowości, które skłaniałyby koniecznością wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący nam dziś zginął. Halo? Tak już? Jest. No są pewne. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w tych oświadczeniach nie ma żadnych, chyba mówiłem już o tym, że nie występują o jak gdyby ukaranie kogoś, czy tylko wskazano nieprawidłowości, nad którymi należy te nieprawidłowości w następnych oświadczeniach majątkowych usunąć. Szanowne koleżanki i koledzy, do mnie wpłynęły interpelacje od pana radnego Margielewski Roman. Występując w imieniu mieszkańców Krągu i Doły, zwracam się z prośbą o niewydawanie pozytywnej decyzji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Koszalinie dotyczącej pozwolenia na wycinkę 24 dębów rosnących przy drodze powiatowej w miejscowości Krąg na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w kierunku Lasek. Pragnę nadmienić, że drzewa te są wiekowe, mają około 200-300 lat i są prawdziwymi okazami przyrody w naszej miejscowości i powinny podlegać szczególnej ochronie. Mogę z powodzeniem zostać zakwalifikowany jako pomniki przyrody w naszym regionie, z czym naszym zdaniem powinna wystąpić gmina planów do wojewódzkiego konserwatora przyrody. Poszerzenie drogi przy planowanej inwestycji powiatowej powinno naszym zdaniem być dokonane po przeciwnej stronie drogi, na co są naturalne możliwości techniczne. Po raz kolejny przy okazji planowania remontu drogi wnioskujemy o budowę chodnika i założenie oświetlenia przy tej drodze. Za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców. Podpisał pan radny Roman Margielewski oraz pan sołtys Mariusz Sobieraj. I dołączona jest, szanowne koleżanki i koledzy, lista osób sprzeciwiających się wycince dębów w Alei Dębowej w Krągu. Tych osób tutaj ja mam 34, jest dołączona lista. I następna interpelacja, radny Rady Miejskiej Polanowej, pan Piotr Wodyk, w imieniu swoich mieszkańców ulicy Młodzieżowej zwracam się z prośbą o podjęcie działań. Remont ulicy Młodzieżowej, stan techniczny drogi jest bardzo zły. Droga jest podmuchana przez opady deszczu, co powoduje pojawienie się dziur, a płyty są powykrzywiane i pozapadane. Proszę o pozytywne rozwiązanie. Wody, te interpelacje wpłynęły. I przystępujemy
przystępujemy do podejmowania uchwał, które były omawiane na wspólnych posiedzeniach komisji i proszę o uwagę, będę czytał również, bo musimy później się ustosunkować do tego. Projekt uchwały nr 28/198 z 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Są uwagi do tego projektu? Pan burmistrz szczegółowo mówił. Nie, bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury Budżetowej o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwały numer 28/198/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Uchwała numer 28/99/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz województwa zachodniopomorskiego. Uchwała numer 28/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę Polanów. Wszystkie te uchwały zostały zaopiniowane jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Pani Marzena Dzierżyńska. Pani Marzena. Wyłączony. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Pani Dorotko. Mikrofon. Tak. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję serdecznie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 28 omawiany przez 199/2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz województwa zachodniopomorskiego. Czy są zapytania? Nie widzę. Opinię już pan przewodniczący wygłosił. Bardzo proszę o głosowanie. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Też jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. I projekt uchwały nr 28 przez 200/2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę Polanów. Nie widzę uwag. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję bardzo. Również jednogłośnie została podjęta ta uchwała. Projekt uchwały nr 28 mamy przez 201/2020 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta Polanowa. Czy są uwagi dotyczące tego projektu?
Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja obradowała na wspólnej komisji przed sesją i opiniowała wyżej wymienioną uchwałę. To jest uchwała numer 28/201/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie gminy, miasta Polanów. Komisja zaopiniowała wyżej wymienioną uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszczyński. Krzysztof. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do projektu uchwały numer 28/202 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Szanowni koleżanki i koledzy, na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury ukonstytuowała się Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie i tu poproszę o zabranie głosu panią Dorotę Wójcicką-Popowicz. Wczoraj na komisji podjęliśmy razem, odbyło się głosowanie, ukonstytuowanie nowej komisji i na przewodniczącą zostałam powołana ja, natomiast na wiceprzewodniczącego pan Roman Margielewski. Członkowie wyrazili pozytywną opinię na ten temat, natomiast tutaj też chcę podziękować pani Wiolecie. Jest to na prośbę pani Wiolety, ona złożyła wniosek o rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, ale jak najbardziej chce pracować w naszej komisji i dalej się udzielać. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, tak jak powiedziała pani przewodnicząca komisji, pani Dorota, na ręce burmistrza do mojej wiadomości wpłynęła wiadomość, to znaczy informacja o rezygnacji pani Wiolety Koniecznej z przewodniczenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych ze względu na sytuację osobistą, rodzinną. Całkowicie podzielamy ból pani Wiolety, tragedia osobista, ale pani Wioleta zakomunikowała, że będzie aktywnie wspierać pracę Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dlatego też w imieniu, sądzę, nas wszystkich radnych, koleżanek, kolegów, w imieniu pana burmistrza, zastępcy burmistrza, pani skarbnik, pracowników urzędu, chciałbym i sołtysów, którzy są nieobecni, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wiolecie za przewodniczenie tej komisji, tak jak tu już było mówione. Przebieg i obrady komisji przebiegały w sposób merytoryczny, kulturalny. Świadczyło to o wielkiej kulturze i osobowości Wiolety, ale sprawy losowe i sprawy są nieobliczone. Serdecznie podziękowania i sądzę, że w imieniu nas wszystkich taki skromny bukiet kwiatów ja tutaj mam przygotowany. Zaraz pokażemy koleżankom i kolegom. Taki Wioletta. Niech to będzie chociaż na miastka tego podziękowania. To ja bardzo serdecznie państwu dziękuję za dotychczasową współpracę. I tak jak tutaj powiedzieliście, ja nie jestem już przewodniczącą, Polska z pewnością będzie rewelacyjnie na komisję, jestem tego pewna, ale ja dalej będę pracowała w tej komisji, będę naszych członków komisji, naszą radę wspierała. Także dziękuję, ja wam dziękuję. Bardzo. Panie przewodniczący, dwa zdania tylko. Ja też chciałbym podziękować.
podziękować Pani Wiolecie, bo fantastycznie pracowało. Dziękuję. Wiem, że Pani Wiola będzie dalej w dalszym ciągu pracowała na rzecz naszej społeczności i dziękuję za to. A tutaj nowej Pani Przewodniczącej i Panu Wiceprzewodniczącemu życzę wszystkiego dobrego, żeby tutaj ta rola, patrzeć przez pryzmat tej roli i patrzeć sprawiedliwie zawsze na ocenę to, co się tutaj w Polanowskiej Gminnej Oświacie dzieje. I gratuluję jeszcze raz powołania na stanowisko przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Nie mamy łączności z panem przewodniczącym. Tak, gdzieś nam się tutaj wyłączył, ale jest pan wiceprzewodniczący. Jest pan wiceprzewodniczący, tak, bo tutaj mamy praktycznie koniec. Tak. Bateria pada. No tak, tak, musimy. Już jest. Wszyscy słyszą? Już? Słyszą wszyscy? Słyszymy. Teraz. Pan burmistrz powtórzy chyba, tak? Nie, wszystko było słychać, panie przewodniczący. Nie było słychać, dobrze. Panie przewodniczący, nie było, bo przed chwilę myśleliśmy, że poszedł pan z kwiatami do Jacinek. No nie było, bo nie było, bo no będzie, ale po prostu, słuchajcie, było znowu techniczne usterki jakieś. Ale odczytam, paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Oświaty i Spraw Społecznych w składzie. Pani przewodnicząca komisji, pani Dorota Wójcicka-Popowicz, zastępca przewodniczącego, pan Roman Margielewski, członkowie pani Wioletta Konieczna, pan Janusz Krzysztof Parszyński, pan Przemysław Szelerski i pan Józef Wilk. Ja w imieniu chyba wszystkich tu koleżanek i kolegów bardzo serdecznie gratuluję wyboru na przewodniczącą pani Dorocie, na zastępcę panu Romanowi. Przewodniczą nam komisji osoby, które są mocno związane z oświatą. Pani Dorotka jest pracownikiem, pedagogiem, nauczycielem zespołu szkół. Pan Roman Margielewski był wieloletnim dyrektorem ośrodka szkolno-wychowawczego. Znają problematykę oświaty, spraw rodzin, dlatego też sądzę, że pokierują tą pracę tej komisji w sposób właściwy. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Przystępujemy teraz, słuchajcie, do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Oczywiście, że jestem za i jeszcze raz Państwu gratuluję. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Skoro komisja obdarzyła mnie zaufaniem, to jak najbardziej jestem za. Dziękuję. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pani Marysia. Jestem za. Pan Andrzej Rywyk. Jestem za. Dobrze. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też. Jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za wybór i gratulacje dla członków tej komisji. Szanowne koleżanki i koledzy, po tych takich usterkach technicznych powoli tutaj się zbliżam do końca i tylko ja mam pytanie tutaj, bo w imieniu was wszystkich koleżanek i kolegów, pana burmistrza z panią przewodniczącą komisji chcemy się udać do Wielety, tak? Żeby wręczyć te skromne chociaż kwiaty. Tak? Po zakończeniu sesji. Czy jeszcze pan burmistrz chciał dodać, czy już nie? Nie? Szanowne koleżanki i koledzy, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek 28 sesji Rady Miejskiej. Obrady 28 sesji
uważam za zamknięte. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panom Burmistrzom, dziękuję Wam, koleżanki i koledzy.